Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zesara, witam Państwa. Naszym gościem jest Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak forma? Dobra, dziękuję panie redaktorze za to pytanie. Wczoraj wieczorem o 21:00 20 km zaliczone. 20 km o 21:00? Dokładnie. Pod padający śnieg z deszczem? Nie ma wyjścia, nie ma zmiłuj. O takiej porze roku trzeba trenować w takich warunkach, jakie są. Matko jedyna. Ale pan to tak przed tym tak trenuje strasznie. No panie redaktorze, w najbliższą niedzielę zamierzam pobiec kolejny maraton w tym roku. Tym razem daleko od Polski, na Cyprze, dokładnie w Pafos. Więc trzeba jeszcze do końca szlifować. Proszę Państwa, musi pracować ktoś, żeby spać mógł ktoś na Cyprze, maraton. Proszę Państwa, ja myślałem, że na Cyprze to pan, na tym Cyprze to jest dobre miejsce, żeby na przykład świętować też coś takiego bardziej prozaicznego na przykład. Jeżeli dobrze mi pójdzie w tym maratonie w niedzielę, mam nadzieję, że wiele osób będzie trzymać za mnie kciuki, no to wtedy będę miał co świętować, panie redaktorze. Cel jest taki, żeby pobić życiówkę w tym maratonie. Proszę bardzo, ja myślałem, że to byłoby dobre miejsce, żeby poświętować trochę długo wyczekiwany kompromis w tramwajach śląskich. Jedno można połączyć z drugim. Czy mamy kompromis w tramwajach śląskich? Koniec listopada był graniczną datą, kiedy takowy kompromis należało wypracować. No i co z nim? Nie ma tego kompromisu. Czeka nas jeszcze wiele rozmów, negocjacji. Na razie stanęło na tym, że kilka miast, które zadeklarowały chęć sprzedaży udziałów w tramwajach metropolii, podtrzymuje swoje stanowisko, natomiast nie ma porozumienia z Katowicami co do sposobu i zakresu wejścia, mówiąc kolokwialnie, metropolii do tramwajów śląskich. Wczoraj mieliście spotkanie. Udziałowcy spółki Tramwaje Śląskie, czyli samorządowcy z najważniejszych miast metropolii, właśnie żeby ten kompromis wypracować. Co zaproponowały Katowice właśnie, aby zakończyć ten przedłużający się spór o Tramwaje Śląskie i przejęcie spółki przez GZM? Katowice zaproponowały kilka zmian w statucie spółki, które w moim odczuciu są nie do przyjęcia. Na przykład? Ale uczciwie trzeba powiedzieć, że to jest podstawa do dalszych rozmów, aczkolwiek nie widzę ze strony Katowic podejścia takiego koncyliacyjnego, ugodowego, kompromisowego. Te warunki sprowadzają się do tego, że właściwie Katowice miałyby wpływ jako jedyne miasto na działanie tramwajów śląskich, co jest z punktu widzenia pozostałych udziałowców raczej nie do przyjęcia. Czyli bezwzględna większość w Radzie Nadzorczej. Bezwzględna większość w Radzie Nadzorczej, wpływ na podejmowanie decyzji, no i przede wszystkim jedyny cel strategiczny, czyli budowa linii kolejowej do tramwajowej do południowych dzielnic Katowic. Wpisanie tego do statutu spółki, z tego co słyszę, tak? Tak, to jest propozycja wpisania tego zadania do statutu spółki. Ja osobiście nie rozumiem tych zapisów, ponieważ uważam, że Katowice już dziś mają wpływ na funkcjonowanie tramwajów śląskich i Katowice już dziś mogą sobie taki cel strategiczny zapewnić. Nie trzeba tutaj dokonywać żadnych specjalnych ekstra wpisów w statucie funkcjonowania tej spółki. Ale mój wniosek jest taki, jeżeli Katowice chcą mieć tramwaje śląskie, nie ma problemu, niech wykupią od nas udziały, staną się 100% właścicielem tramwaju Ruda Śląska mówi, wiceprezydent Rudy Śląskiej mówi, nie musimy sprzedawać GZM udziałów, możemy sprzedać Katowicom. Panie redaktorze, tutaj jest zasada pierwokupu. Jeżeli my decydujemy się wystawić nasze udziały na sprzedaż, to pozostałym udziałowcom przysługuje prawo pierwokupu naszych udziałów, więc Katowice mogą tej transakcji dokonać. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. Proponował pan to na wczorajszym spotkaniu? To nie jest kwestia propozycji. Takie są zapisy statutowe w umowie spółki, więc tutaj jakby z automatu można wykorzystać to prawo. I tyle. Katowice będą musiały podjąć decyzję. Ale chcę podkreślić jedną rzecz. Jeżeli Katowicom tak bardzo na tym zależy, to muszą mieć świadomość wszystkich tego konsekwencji. My, będąc udziałowcami tramwajów śląskich, jednak staramy się wpływać na to, by ta spółka mogła normalnie funkcjonować. Nie będąc udziałowcami tramwajów, już niekoniecznie musi nam na tym zależeć. Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej, jest naszym gościem. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej i maratończyk, witam. Jest naszym gościem. Maraton, proszę Państwa, ten taki
metaforyczny. 42 km, 195 metrów. Tak, ale miałem na myśli inne maratony, które tutaj w samorządach trzeba pokonywać. Jeden jesteście w trakcie, gdzieś tak może na półmetku. Dotyczy on spółki Tramwaje Śląskie i trwającego, ciągnącego się sporu o to, kto, jak, którędy i za co. Ale panie redaktorze, i teraz tak, panie przewodniczący, chwileczkę. Ale ten spór jest rzeczą naturalną, zawsze... Być może, kiedy... być może nie. Jedna rzecz. Katowice po wczorajszym spotkaniu. Katowice zaproponowały warunki Katowic. Bezwzględna większość w Radzie Nadzorczej oraz tramwaj na południe jako priorytetowa inwestycja wpisana wręcz do statutu spółki. Czy, jak sam pan powiedział, nie to samo Katowice mają już dziś? Jedno z drugiego de facto nie wynika. Ja powiem tak, panie redaktorze, wczoraj zresztą takie ustalenia zapadły. Uważam, że ustalenia? Zmiany, ustalenia ze spotkania, jakie mieliśmy w ramach Metropolii i z Katowicami. Ustalenia są takie, że najpierw Metropolia przyjmuje udziały spółki Tramwaje Śląskie od takich miast jak Ruda Śląska, a potem będzie rozmawiać z Katowicami o ewentualnych zmianach w statucie spółki. O ile Katowice nie postanowią wykupić udziałów Rudy Śląskiej. Na przykład, ale to jest istotne z punktu widzenia kolejnych inwestycji realizowanych przez Tramwaje Śląskie, a my jako Ruda Śląska na takie inwestycje czekamy. Chciałem przypomnieć, że mamy w mieście jedną taką wiodącą linię tramwajową numer 9, która jest wyremontowana w połowie, a o remoncie drugiej połówki nie słyszę, nie wiem kiedy się odbędzie. A to jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców Rudy Śląskiej, ale też istotne z punktu widzenia komfortu podróżowania tramwajem, ponieważ stan torowiska jest tak fatalny, że te niskopodłogowe wagony nie mogą na to torowisko wjechać. Więc sam pan przyzna, że dla nas to jest kluczowa kwestia, ale niestety ja od kilku lat i pani prezydent Grażyna Dziedzic nie możemy usłyszeć zapewnienia, że w całości ta linia będzie zmodernizowana na przykład w roku 2025. Wracając do kompromisu, czy nie to, co usłyszał pan wczoraj od Katowic, wiceprezydenta Katowic, Metropolia de facto obiecała Katowicom w trakcie tych, że tak powiem, rozciągniętych w czasie negocjacji, że za cenę tego kompromisu są w stanie, czy jest w stanie Metropolia spełnić żądania, oczekiwania Katowic? Ja powiem tak, to już jest problem w pewnym sensie Metropolii. Oczywiście pośrednio mój, ale tak naprawdę, powtarzam, najpierw dokonajmy transakcji tej drobnej, nazwijmy to w ten sposób, a potem będziemy rozmawiać o zmianie umowy spółki, czy zmianie statutu tramwaju. A czy reszta miast nie chce budować tramwaju na południe Katowic? Reszta miast poza Katowicami, reszta udziałowców tramwajów śląskich? Ale my nie mamy problemu z planami Katowic. Oczywiście uważamy, że ta linia jest potrzebna, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Katowic, więc jak najbardziej podpisujemy się pod tymi planami, ale nie widzę powodu, by wpisywać to do statutu spółki. To w czym, jakby, w czym problem? Są to plany inwestycyjne spółki, które są jakby ujmowane w innych dokumentach, choćby w uchwałach Rady Nadzorczej czy Walnego Zgromadzenia Wspólników, więc można te kwestie inaczej uzgodnić, ale to są detale, panie redaktorze. Ale to chcecie pozbawić Katowice głównego wpływu na zarządzanie tą spółką? Nie chcemy pozbawić Katowic głównego wpływu na funkcjonowanie tą spółką. Uważamy, że już dzisiaj Katowice mają wpływ na funkcjonowanie tramwajów śląskich, bo razem z Zabrze mają większość w spółce i decydują o wszystkim. Więc niezależnie nie ma tutaj od, jeżeli zagrożenia. Nie sprzedadzą udziału w GZM. Panie redaktorze, może pojawić się później, w momencie, kiedy Metropolia podejmie decyzję o dokapitalizowaniu tramwajów śląskich, wtedy pakiet akcji udziałów Metropolii w tej spółce będzie rósł. I pytanie, czy Katowice będą również wtedy skłonne inwestować, dokapitalizowywać tę spółkę, czy też nie. Bo generalnie solidarnościowo udziałowcy powinni podnosić swoje udziały w spółce i wtedy można by te pieniądze wykorzystać właśnie na realizację inwestycji. I taki był cel Metropolii. Metropolia chce wejść do tramwajów nie po to, by zarządzać tą spółką, tylko po to, by móc realizować inwestycje, które są niezbędne i konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Metropolii. A pan, czy ja dobrze zrozumiałem, że pan jako jeden z mniejszościowych udziałowców czuje się traktowany niesprawiedliwie, znaczy pan, pańskie miasto, niesprawiedliwie traktowany? Przez kogo? W doborze, no przez kogo? Przez tego, który w tej spółce Tramwaje Śląskie rozdaje karty.
Ja mam żal do Katowic o jedną rzecz. Kilkanaście lat temu, kiedy tramwaje śląskie zaczęły przymierzać się do realizacji pierwszych inwestycji modernizujących infrastrukturę tramwajową, prezydenci kilkunastu miast umówili się, że solidarnościowo zrzucą się na wkład własny po to, by pozyskać potężny kredyt na realizację tych inwestycji. Wtedy również Ruda Śląska zadeklarowała się, że przez ileś lat będzie dorzucać się do tego wkładu własnego po to, by te inwestycje mogły ruszyć. I one ruszyły. I w pierwszej kolejności one ruszyły właśnie w Katowicach, a nie na przykład w Rudzie Śląskiej. I kiedy ja dziś słyszę, że tylko Katowice inwestują w swoją infrastrukturę tramwajową, to jest mi przykro, bo to jest oczywiście poniekąd prawda. Katowice faktycznie zainwestowały bardzo wiele pieniędzy w modernizację swojej infrastruktury, ale cały proces ruszył dzięki solidarnościowej postawie prezydentów wielu miast i fajnie byłoby, gdyby prezydent Katowic o tym pamiętał. Liczył pan kiedyś, ilu mieszkańców Rudy Śląskiej pracuje w Katowicach i korzysta z tego, między innymi, o czym pan mówi? Panie redaktorze, 16 tysięcy mieszkańców Rudy Śląskiej codziennie wyjeżdża do pracy poza granicę Rudy Śląskiej. Spora część z nich właśnie jedzie do Katowic. No właśnie, więc ma pan trochę odpowiedź na to pytanie. Natomiast po trzech latach, bo to jest inny problem, po trzech latach funkcjonowania metropolii, integrowania między innymi transportu publicznego, wy sobie nie ufacie bardziej niż zanim ta metropolia powstała. Ja bym tej kwestii tak, panie redaktorze, nie postawił. To nie jest kwestia zaufania, to jest kwestia docierania. Prezydent Katowic interesów. W tej sytuacji obawia się, że utraci wpływ na spółkę, która realizuje kluczowe inwestycje tramwajowe, oczywiście transportowe w metropolii. Innymi słowy, obawia się, że wy macie inne priorytety, będziecie chcieli tę politykę prowadzić w inny sposób. Panie redaktorze, Katowic się czegoś obawia. Bardziej to chyba z tego wynika, że prezydent Katowic pilnuje swojego interesu, pilnuje interesu Katowic i tutaj trudno mieć do niego o to pretensje. Czy to nie jest interes metropolii również? Ale jeżeli ktoś jest prezydentem stolicy województwa, stolicy metropolii, to wydaje mi się, że moglibyśmy oczekiwać od takiej osoby myślenia metropolitalnego. A ja po ostatniej rozmowie, jaką pan prezydent Krupa przeprowadził z panem redaktorem tutaj w tym studiu kilka dni temu, mam co do tego wątpliwości. To tak jeszcze ustalmy pewien porządek. Udziały w tramwajach śląskich sprzedają wszyscy oprócz Katowic i Zabrza. To jest stan na koniec listopada. Mówimy cały czas o dacie granicznej, kiedy tak, ten kompromis miałby być wypracowany. Takie są deklaracje Rudy Śląskiej, Chorzowa, Bytomia, Dąbrowy, Gliwic i Mysłowic. Za ile i kiedy? No to jest proces, to nie da się tego zrobić w ciągu 2-3 dni. My musimy dokonać wyceny naszych udziałów i wtedy porozumieć się z metropolią, a więc przeprowadzić konsultacje i negocjacje. To trochę potrwa, panie redaktorze, ale tutaj co nagle to po diable, nie należy postępować pochopnie. Mamy czas. Wydaje mi się, że spokojnie ten proces możemy przeprowadzić. Tę wycenę w jakiś sposób przeprowadzano już, wy wycenialiście, sprawdzaliście i to kosztuje. Ja słyszałem o kwocie rzędu 800 milionów złotych. Nie, no właśnie ten proces nas czeka. W naszym imieniu zajmuje się tym Chorzów, więc pozwólmy tutaj władzom Chorzowa spokojnie, cierpliwie działać. Jak ta sytuacja i ta historia wpłynie na relacje, w ogóle wasze relacje w metropolii? Bo może okazać się tak, że w przyszłym roku, kiedy do wyceny i do sprzedaży finalnie dojdzie, to ponad połowa udziałów będzie należeć do Katowic i Zabrza, a niecała połowa do reszty metropolii. Trochę dziwna sytuacja, biorąc pod uwagę, że jesteście w jednym związku metropolitalnym. Panie redaktorze, to nie jest dziwna sytuacja. Jak wpłynie to na wasze relacje? Jak to wpłynie na nasze relacje? Ja powiem tak, że o pewnych rzeczach powinniśmy rozmawiać face to face, we własnym gronie, a nie za pośrednictwem mediów i stąd mam problem w rozmowie z panem redaktorem, ale skoro ktoś te drzwi otworzył, więc mam, wydaje mi się, prawo mówić o tym, co czuję i co myślę. Ja uważam tak, jest konflikt interesów wewnątrz metropolii. Każdy pilnuje jakby swojej kołdry, próbuje ją przyciągnąć na swoją stronę. To jest naturalne i normalne, nie ma się co obrażać. To jest jedna moja myśl. Druga jest taka, wszystko co rodzi się w bólach jest potem ładne, piękne i kochane, więc pozwólmy tej metropolii rodzić się w bólach.
próbujmy, dajmy jej czas na szukanie kompromisów, wspólnych rozwiązań. My tego wszystkiego się musimy nauczyć, ale też pamiętajmy, że ta metropolia jest źle skrojona, panie redaktorze. Jest źle skrojona w tym sensie, że... Kolejny głos w tej sprawie. Co to znaczy źle skrojona? To znaczy, że jest za dużo gmin w tej metropolii, które mają zupełnie różne interesy, bo przyzna pan, z całym szacunkiem dla Mierzęcic, interesy tej gminy są zupełnie inne od... Interesy i problemy tej gminy są zupełnie inne od problemów Rudy Śląskiej czy Katowic. Prezesie, i GZM, trudno oczekiwać stary GZM od... ile liczył? Ile 16... 14. 14 albo 16, nie pamiętam, gmin, samorządów. I też nie potrafiliście się dogadać. A dlaczego takie przekonanie? A tę spalarnię, którą planowaliście, na przykład taki sztandarowy przykład panie i projekt, to wybudowaliście, czy nie? Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Oczywiście, że spalarnię nie udało się wybudować z wielu powodów, choćby takich, że to była inwestycja szyta na zbyt grubymi nićmi, zbyt duża, to jest jedno. Drugie, w tamtym czasie pamiętajmy o jednej kwestii. Pozostałych gmin oprócz Katowic nie było stać na wkład własny, by ściągnąć pieniądze z Unii Europejskiej na realizację tej inwestycji. Wszyscy o tym zapomnieli, nikt o tym nie mówi głośno, a trzeba o tym powiedzieć bardzo bardzo mocno. Nie udało się, ale to też nie powoduje, nie oznacza, że metropolia okazała się niewypałem, bo jednak nauczyliśmy się wspólnego działania. Wiele rzeczy udało nam się zrealizować. No panie redaktorze, a grupowy zakup energii na przykład, który został wypracowany przez Starą Metropolię, który funkcjonuje do dzisiaj, przecież to jest duże udogodnienie. To pokazuje, że my potrafimy wspólnie działać, dokonywać wspólnych zakupów. To jest takie wielkie wyzwanie, żeby po prostu zrobić wspólne zamówienie na prąd elektryczny. Ale pamiętajmy o uwarunkowaniach prawnych, jakich my funkcjonujemy. Pan mówi bóle takie, w których rodzi się ta metropolia. Tylko to, wie pan, to na receptę nie ma takich środków przeciwbólowych, żeby to jakoś wytrzymać. Katowice dzisiaj rozważają możliwość zorganizowania transportu publicznego na własną rękę i za darmo jeszcze w dodatku. To jest stan na dzisiaj. Co pan o tym sądzi? No i mam problem, bo z jednej strony mam mówić przekornie, czy mam mówić szczerze? Proszę mówić szczerze i przekornie zarazem. Nie wierzę w to, by Katowice poważnie o tym myślały. Podchodzę do tego pomysłu w ten sposób, że Katowice tym działaniem próbują uzyskać inne zupełnie cele. Jakie? Tego jeszcze nie wiemy. To pewnie się tego dowiemy. Natomiast sam pomysł jest oczywiście kuriozalny, zabijający funkcjonowanie komunikacji, niszczący wszystko to, co wypracowaliśmy. Pracowaliśmy właśnie w bólach w ostatnich latach, a musi pan przyznać, że wiele rzeczy udało nam się dokonać w funkcjonowaniu tej komunikacji. Choćby ten jeden wspólny bilet, koordynację tego wszystkiego. Wiele rzeczy prezydent dzieje się w tej Katowic, chwili. To również jest część obrazu, o którym mówiłem wcześniej. Powątpiewa również w te dokonania, nawet w stworzenie tego biletu, jakby w wielkość tego wyzwania. Więc tu ma pan odpowiedź, że jest coś nie tak, jest jakiś problem. No ale to są odczucia prezydenta Katowic, jego podejście do tej kwestii. Każdy ma prawo do własnej oceny. Ja mam inną ocenę. Ja uważam, że bardzo wiele w zakresie transportu zrobiono, a bardzo wiele dzieje się od środka. Tych rzeczy nie widać. ZTM robi porządki w wielu umowach z przewoźnikami. Wprowadza szereg zapisów, które są korzystne z punktu widzenia organizatora komunikacji, a niekoniecznie przewoźnika, który wykonuje te usługi. Więc pozwólmy tutaj ZTM-owi spokojnie działać. Wszystko z czasem przyjdzie, rozstrzygnie się. Jeszcze nie wspomnieliśmy o liniach metropolitalnych, panie redaktorze, które się pojawiły, które zaczynają funkcjonować. To jest kolejny etap. Teraz ja na przykład w przypadku Rudy Śląskiej wchodzę w kolejny etap, mianowicie będziemy dopasowywać nasze lokalne linie do tych metropolitalnych, tak, by ten system był bardziej komunikacyjny, ile efektywny. To trwa? Ile to może trwać? Bo to jest kolejna sprawa. No, ale to nie da się tego siatka zrobić. Siatka tych nowych połączeń, to przecież to mówicie o tym od 3 lat. Tak, nie? Ale panie redaktorze, najpierw zajęliśmy się koordynacją biletu. Potem zajęliśmy się tworzeniem linii metropolitalnych. Teraz przystępujemy do układania tych lokalnych linii wewnątrzmiejskich, ale proszę pozwolić mi dokończyć. Tego się nie da zrobić na zasadzie takiej, że rozłożymy sobie mapę i w ciągu pół godziny te linie rozrysujemy. Tak, niektórzy mówili. To wie pan, to jest amatorskie podejście do tej kwestii. Tu trzeba nałożyć szereg różnych danych na mapę i wtedy nam wyjdzie taka układanka, wtedy nam wyjdzie to, jak mamy te linie układać. I takie dane przekazali
wysłaliśmy do ZTM-u. Ja w tej chwili czekam na taki dokument, który pokaże mi, gdzie ja takie linie mogę zmienić, w jakim zakresie. I jak będę miał ten dokument, wtedy przystąpię do konsultacji z mieszkańcami, bo kluczowy głos należy jeszcze w tym kwestii. Panie prezydencie, co dla mieszkańców, tych mieszkańców, o których pan mówi, oznaczałby scenariusz, który dzisiaj rozważają Katowice? No z jednej strony duże udogodnienie, no bo panie redaktorze, skoro darmowa komunikacja ma terenie Katowic, no to wystarczy, że podjadę samochodem do rogatek miasta, przesiądę się z samochodu do autobusu i będę sobie jeździł po Katowicach za darmo. Czyli w końcu będą działać centra przesiadkowe. Na przykład, prawda? Więc chyba o to panu prezydentowi Krupie też chodziło. Ale z drugiej strony myślę, że Katowice czeka wielki paraliż, bo wielu mieszkańców uzna, że skoro podjeżdżam samochodem do granic Katowic, no to przecież mogę tym samochodem wjechać do Katowic, tak? 2 kilometry więcej różnicy nie czynią. Jest to bardzo ryzykowne. Ja na miejscu prezydenta Katowic bałbym się paraliżu komunikacyjnego. Pan prezydent jest dumny z tego, że Katowice mają bardzo wiele inwestycji, że wielu mieszkańców naszych miast przyjeżdża do Katowic, pracując w stolicy województwa. To wszystko jest prawda, ale pamiętajmy o jednej kwestii, że te inwestycje są w Katowicach niekoniecznie dlatego, że władze Katowic są bardzo aktywne w tym zakresie. A nie są? Są, ja tego nie chcę podważać, ale panie redaktorze, jest bardzo wielu inwestorów, którzy nie wyobrażają sobie inwestycji swoich poza stolicami województw. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego wielu inwestorów jest w Katowicach, a nie na przykład w Bytomiu, w Chorzowie, w Rudzie Śląskiej. Niech pan nie narzeka, bo sami na tym korzystacie. A oczywiście, że korzystamy. Ja tylko stwierdzam pewne fakty. To nie jest narzekanie, panie prezydencie, ale na to, że teraz tak, pan mówił, jakie jest podłoże tego pomysłu, o co w tym wszystkim chodzi. No to odpowiedź na to pytanie to również jest zawarta w argumentacji prezydenta Katowic. W transporcie z naszych podatków płacimy za mieszkańców innych miast, mówi prezydent Krupa również w tym studiu. Wskazuje, że ten system naliczania, wyliczania składki jest po prostu niesprawiedliwy. Ale my wszyscy płacimy za mieszkańców innych miast. Przecież jeżeli mieszkaniec Katowic jedzie przez Rudę Śląską do Zabrza... A ilu mieszkańców Katowic jeździ po Rudzie Śląskiej? A ilu mieszkańców Rudy Śląskiej jeździ po Katowicach? A tego nikt nie wie, panie redaktorze, bo nikt takich badań nie robi. Nie mamy takiego systemu, który by to jeszcze właśnie, był w stanie prezydent wyłapać. Krupa mówi, te wyliczenia są robione, cytuję, na pałę. Czy na pałę, tego do końca nie wiem. Coś zamierzacie z tym zrobić? No oczywiście, że tak i w tym kierunku idziemy. Trochę cierpliwości. Jestem zaskoczony brakiem cierpliwości ze strony prezydenta Krupy, ale powiem coś innego, panie redaktorze, no bo skoro pan prezydent Krupa otworzył nam drzwi i pozwolił nam odnosić się do tych kwestii, to ja to powiem. Okej, Katowice być może mają prawo czuć się pokrzywdzone w tym systemie. Ale wydaje mi się, że od stolicy województwa, stolicy metropolii, lidera metropolii powinniśmy oczekiwać myślenia metropolitalnego, a nie myślenia miejskiego. A ja mam wrażenie po przeanalizowaniu rozmowy, którą pan przeprowadził z prezydentem Krupą, że w Katowicach dominuje myślenie miejskie, a nie metropolitalne. I to mnie boli. To mnie bardzo boli, bo ja oczekuję od lidera, który ma zdecydowanie inną pozycję w każdym względzie w tej metropolii, myślenia metropolitalnego, działania metropolitalnego. Może Katowicom jest trudniej taką pozycję budować, bo cały czas inne miasta, wy inne miasta próbujecie ciągnąć swoją stronę. Trzeba użyć wszelkich sił i środków, by rozmawiać, by przekonywać do swoich argumentów. Ja słynę z tego, że bardzo krytykuję wiele pomysłów metropolii, ale robię to w środku, nie na zewnątrz, kiedy mamy własne wewnętrzne spotkania. Pan prezydent Krupa jest liderem podregionu katowickiego w metropolii. Jest to największy, najliczniejszy podregion w metropolii. Muszę panu powiedzieć, że jest to najmniej aktywny podregion pod przywództwem Katowic od pozostałych. Pozostałe podregiony są zdecydowanie bardziej aktywne. Częściej się spotykają, mają wypracowane wspólne stanowiska, a w przypadku podregionu katowickiego czegoś takiego nie ma i o to mam pretensje. Nie spotykacie się w ramach... Ja nie odbieram władzom Katowic prawa do manifestowania swoich argumentów, być może nawet obrażania się na metropolię. Każdy ma takie prawo.
ale uważam, że powinniśmy wziąć się za robotę od podstaw i uczyć się wypracowywania kompromisów, zdobywania sojuszników do realizacji koncepcji wspólnych, bo ja pod wieloma względami zgadzam się z prezydentem Krupą. Fundusz Solidarności, który na początku wydawał się świetnym pomysłem, no niestety okazał się pewnego rodzaju kulą u nogi, która blokuje metropolię, bo wydajemy dzisiaj pieniądze w ramach tegoż funduszu na szereg drobnych inwestycji, a zapominamy, że metropolie czekają potężne inwestycje metropolitalne. Pan powie to prezydentom, którzy wyciągają ręce po pieniądze. Ale panie redaktorze, ja to mówię. W tej sprawie. Ja mam na to dowody, świadków. Ja o tym oczywiście mówię wprost, ale nie będę o tym mówił w mediach, tylko będę o tym mówił na spotkaniach wewnętrznych, bo panie prezydencie, do tego są te spotkania. Jedna sprawa jeszcze dotycząca organizacji tego transportu i wyliczenia składki, która jak co roku rośnie, w tym roku o 8% chyba na rok przyszły. Wy zamierzacie w jakiś sposób kontrolować przepływ pasażerów i od tego powiązać to też z wysokością składki i wyliczaniem jej, bo taki system, przypominam, istniał, to był system ŚKUB. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ale faktycznie bardzo dziękuję za tą odpowiedź. W przypadku Rudy Śląskiej składka w przyszłym roku rośnie, ponieważ w tym roku płacimy 22 miliony, w przyszłym roku zapłacimy 28 milionów. Ten 6-milionowy wzrost czym jest spowodowany? Tu pana zaskoczę. Nie wzrostem cen paliwa, nie wzrostem kosztów osobowych przewoźników, którzy wykonują usługi na nasze zamówienie. Ten wzrost powodowany jest tym, że rośnie w tej chwili składka, znaczy nasza spłata kredytu zaciągniętego na inwestycje w tramwajach. To jest właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, że kilkanaście lat temu prezydenci podpisali porozumienie i to porozumienie dziś jeszcze odbija się nam czkawką i w przyszłym roku, czyli w roku 2023 jeszcze więcej zapłacimy tego kredytu, który został zaciągnięty. Czy to, co mówią Katowice, wy zamierzacie posłuchać tego, jeżeli chodzi o przepływ pasażerów, nasycenie, zapełnienie tych autobusów i tramwajów? My się podpiszemy pod każdym rozwiązaniem, które uszczelni ten system i spowoduje, że rozliczanie między nami będzie bardziej sprawiedliwe. Na razie takich możliwości nie mamy, ale wiem, że Metropolia i ZTM w tym kierunku idą, więc bądźmy dobrej myśli, a jeżeli Katowice już dziś mają lepsze rozwiązanie, to nie ma nic, żadnego problemu, by to rozwiązanie przedstawić na zgromadzeniu ogólnym lub na spotkaniach roboczych, jakie odbywamy cyklicznie i proponowałbym o tym mówić tam, a nie w studiu za pośrednictwem. Pan mi roboty nie odbiera jeszcze przede wszystkim, na koniec tak zastrzegam. Nie jest to moim zamiarem, panie redaktorze, z przyjemnością do pana przychodzę. Dziękuję bardzo. Natomiast musimy kończyć. Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. A o bieganiu jeszcze porozmawiamy? To może za kulisami jeszcze. Chociaż wie pan, no, czasy są niesprzyjające. Ale muszę panu powiedzieć, że to doświadczenie maratończyka przydaje się w takich dysputach, sporach, rozmowach metropolitalnych. Człowiek uczy się cierpliwości, kiedy biegnie, jest na przykład na 35 kilometrze i umiera z wycieńczenia. Wy chyba jesteście na 15 albo drugie kółko robicie, albo ktoś was zdublował nawet. Nie, Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej, był dziś z nami o poranku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.